Dzień drugi zwiedzania z finałem na plaży z adrenaliną. Na zachód od Retimno, u ujścia trzech rzek, na mocno zabagnionym terenie, podobnie jak w Wenecji, tylko parę wieków później, rodziła się osada nazwana w 1899 roku Georgiopoli na dowód, że syn króla Grecji, Georg Jerzy, był tego wart. Bagna osuszono, zwiększając areał terenów pod zabudowę, and here you are. Rybacka osada zaczęła rosnąć, a żyzna i zmeliorowana ziemia produkowała plony reklamowane i sprzedawane na ulicach. Jak pszczoły do kwiatów, coś zaczęło przyciągać turystów. Zainwestowano w bazę hotelową przy prawie 2-kilometrowej plaży. Port zatracił rybacki charakter i też postawił na aktywną turystykę. Ten obiekt popularnością bije na łeb wszelkie mola i obiekty sakralne na Krecie. Powstał ponad 100 lat temu. Ekstremalnie niebezpieczne przy wysokiej fali i mocnym wietrze kamienne molo zakończono kaplicą świętego Mikołaja, tego Mikołaja. I to właśnie to przyciąga ludzi i ich życzenia. Niektóre pary ryzykują podwójnie, biorąc tu ślub i sprawdzając regułę na dobre i na złe na początku swojej drogi. W zasięgu wzroku przy plaży czai się kolejna atrakcja od Kaliwaki Studio, dzięki której zaoszczędzicie kilkaset euro i cofniecie się w czasie. Park miniatur. Rekonstrukcję bardzo popularnych w Grecji obiektów wykonano techniką handjob w realu. Pałac w Knossos, wersja full wypas, z figurką groźnej władczyni węży. A to, co tam się działo, opowie wam pan Google lub BBC. Hotel proponowany przez Kaliwaki Studio nurza się w zieleni, jak łódka brodzi, wśród fali krzewów pnących, wśród kwiatów powodzi. Cudo! Jest jeszcze port w Chani. Za czasów młodości, a więc sprzed kilku stuleci, z obiektami, które odnajdziecie w dzisiejszym porcie. Na finał odrobina folkloru po drodze na plażę nazywaną Ompros Gialos, ewentualnie po włosku Belweder, a po polsku Ładny Widok. Różne drogi prowadzą do celu. Tej zakręconej jak droga spełnionego alkoholika do domu nie polecam, szczególnie zmotoryzowanym. Ta druga po zboczu porośniętym dużymi, okrągłymi krzewami, sprawiającymi wrażenie miękkości macierzyństwa, jest w porządku. Skalista zatoka to idealne miejsce do pływania, nurkowania i skoków do wody. Plaża z adrenaliną, z ryzykiem wliczonym w pobyt. Tutejsza tawerna kusi najlepszą rybą w okolicy i daleko poza nią.
kierujemy się w kierunku trzeciego dnia zwiedzania z finałem na plaży.